W odbiorze dzieła sztuki koncentrujemy się zwykle na jego warstwie formalnej. Nie ma w tym nic złego. Trzeba jednak pamiętać, że wiele dzieł, a szczególnie dzieł dawnych, zawiera w sobie także inne warstwy, które w epoce ich powstania miały często pierwszorzędne znaczenie. Jest tak też w przypadku dawnych portretów, które cieszą oko swym rysunkiem, modelunkiem i barwą. Przekazują nam informacje o wyglądzie osób żyjących przed kilkudziesięciu czy nawet kilkuset laty oraz o ich pozycji społecznej i zasługach. Ta ostatnia funkcja, wymagająca odczytania pomijanych często szczegółów, jest tematem naszego wykładu. We współczesnej cywilizacji obrazu stale spotykamy się z wizerunkami osób, z tysiącami wizerunków. Wiele z nich wykonujemy sami codziennie, wiele z nich to część dokumentów, które musimy na co dzień używać. Ale to są właśnie wizerunki, podobizny. Tylko niewielu z nich przypisujemy szlachetną cechę, szlachetne określenie portretu. Czym jest wobec tego portret? Czym był w ujęciu historycznym? Otóż można powiedzieć, że spełniał on dwie podstawowe funkcje. Ukazania człowieka jako osoby indywidualnej i ukazania człowieka jako osoby politycznej. A więc z jednej strony rysy twarzy, z drugiej strony różne atrybuty, strój, które zaświadczały o pozycji danej osoby w bardzo zhierarchizowanym, dawnym społeczeństwie. Oczywiście w tle mamy jeszcze bardziej ulotne sprawy, takie jak charakterystyka psychologiczna modela, takie jak różnego rodzaju koncepty alegoryczne i symboliczne i wreszcie to, co bardzo ważne, mianowicie wartość portretu jako dzieła sztuki. Dzisiaj chciałem się zająć w bardzo fragmentarycznym ujęciu pewnymi aspektami związanymi z przedstawieniem osób politycznych. A więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć o atrybutach różnego rodzaju funkcji i godności. Ale na początek parę słów o portrecie jako przekazie dotyczącym rysów indywidualnych. Niewątpliwie jest dla nas bardzo interesujące zobaczyć rysy pierwszego króla, który został sportretowany w wiarygodny sposób. Mam tu na myśli króla Władysława Jagiełę. Bardzo miło i interesująco jest spojrzeć na młodzieńczy portret królowej Bony, najstarszy portret królowej Polski, jaki istnieje, na którym ona przedstawiona jest jako piękna, młoda kobieta, niezwykle elegancka, zupełnie odmienna od jej późniejszych portretów o takim jak gdyby sowim wyrazie, które stanowią ważny element jej czarnej legendy w naszej historii. Bo ona, kiedy przyjechała do Polski, była młoda, piękna i elegancka. Warto o tym pamiętać. Ale już zostawmy kwestię podobieństwa fizjonomicznego, chociaż była to kwestia bardzo złożona, zarówno u początków portretu nowożytnego, jak i w twórczości największych artystów. Wystarczy powiedzieć, że Jan Matejko na pewne protesty jednej z dam, którą portretował, że ona przecież tak nie wygląda. Otóż mistrz odpowiedział jej na to, ale pani powinna w ten sposób wyglądać. Więc zawsze mamy tutaj połączenie prawdy i wizji artystycznej. Ale przejdźmy już do kwestii atrybutu. Najbardziej takim oczywistym atrybutem jest strój. Musiały istnieć powody i warto by je rozwikłać. Jeżeli ta sama osoba, w tym przypadku córka króla Augusta Mocnego, tak zwana Anusia Orzelska, raz sportretowała się we wspaniałej sukni dworskiej z małym pieskiem, a drugi raz w męskim stroju myśliwskim. Warto by wiedzieć, dlaczego nieznana dama żyjąca gdzieś w okolicach Lwowa w drugiej połowie wieku XVIII sportretowała się jako żniwiarka. To bardzo wczesny przykład tego rodzaju zainteresowania dla motywów sielskich.
Warto zastanowić się nad zmianami w fizjonomii i całej reżyserii postaci hetmana Janusza Radziwiłła, znanego doskonale z Potopu. Przez większość życia nosił on strój zachodnioeuropejski i dobraną do tego fryzurę. Ale kiedy został hetmanem, musiał się przebrać i ostrzyc po polsku, bo taki był zwyczajowy wymóg tego urzędu. A więc nastąpiła ogromna zmiana wyrazu jego postaci. Muszę dodać, że zmieniały się również same jego portrety, bo jego znany od dawna portret właśnie jako hetmana w stroju polskim został poddany konserwacji, która wydobyła zupełnie inną formę, zupełnie inną kolorystykę, znacznie wyższej jakości malarskiej niż to można było wcześniej przypuszczać. Warto zwrócić uwagę na portrety dwóch kawalerów orderu świętego Stanisława. Obydwaj noszą mundury tego orderu w biało-czerwonych barwach, ale w jednym przypadku jest to strój polski, a więc żupan i kontusz, w drugim strój francuski, a więc kamizelka i frak. Wybór pomiędzy kontuszem i frakiem był w tym przypadku ważnym wyborem kulturowym. Dawna szlachta, stanowiąca polityczny naród Rzeczypospolitej, uważała się za rycerstwo. I tą swoją rycerskość starała się w różny sposób dokumentować. Takim bardzo ciekawym elementem jest w tym przypadku używanie zbroi płytowej, typowej dla końca średniowiecza i początków czasów nowożytnych. Początkowo zbroja płytowa pojawiała się wyłącznie na wizerunkach władców. Najwyraźniej tylko im przysługiwała. Co więcej, w czasie rozwoju portretu nowożytnego w ciągu drugiej połowy wieku XVI i wieku XVII znikała z pól bitewnych, bo po prostu przestała stanowić ochronę przed bronią palną. I zobaczmy, jak to się odbija na portretach. Zygmunt August niewątpliwie używał jeszcze zbroi płytowych, zachowały się zresztą autentyczne egzemplarze zbroi, które do niego należały, i w taki sposób utrwalił się na portrecie z czasu około 1550. Ale kiedy polscy wazowie wyruszali na wyprawy wojenne, przywdziewali już tylko lekkie półzbroje, takie jakie widzimy na portretach Zygmunta III i Władysława IV. Zbroje te były już coraz mniej przydatne na polu bitwy i raczej krępowały rycerza niż stanowiły dla niego ochronę. Tak więc polscy wazowie sporadycznie portretowali się w zbrojach, ale ich poddani nie. Wyjątkiem są nieliczne portrety graficzne. Natomiast na malowanych portretach przez większą część wieku XVII zbroi nie znajdziemy. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec stulecia, kiedy zbroja niemal definitywnie zniknęła z pól bitewnych, ale za to coraz częściej pojawiała się na portretach. Portret Kazimierza Jana Sapiehy, hetmana Wielkiego Litewskiego, jest doskonałym przykładem, który nam tę sytuację ilustruje. Otóż hetman, który nigdy nie dowodził w żadnej poważnej bitwie, sportretował się w pełnej płytowej zbroi, która w wieku XVIII była całkowitym anachronizmem. Mało tego, sportretował się w tanecznym wykroku, który żołnierzowi nie bardzo przystoi. Co więcej, do zbroi przypasał karabele, a więc broń pochodzenia wschodniego, zupełnie do zbroi płytowej niepasującą. Tu powinien być miecz, w najgorszym razie rapier. Sapieha nosi szablę kostiumową, no, co dowodzi, jak dalece chodziło tutaj o pewien symbol, a nie o rzeczywistość. Przeskoczymy o kilkadziesiąt lat i zobaczymy, że ta konwencja zbroi płytowej zafunkcjonowała może już po raz ostatni w naszym malarstwie w portrecie Tadeusza Kościuszki autorstwa Józefa Grassiego z roku 1792. No przecież wiemy doskonale, że Kościuszko nigdy w zbroi
nie występował. Występował w mundurze generalskim, ewentualnie w sukmanie krakowskiej, ale w zbroi na pewno nie. Natomiast dążenie do heroizacji jego wizerunku tę anachroniczną zbroję do portretu wprowadziło. Zbroja płytowa nie była jedynym rodzajem zbroi, które były używane w Polsce w okresie nowożytnym, no bo jednak ona tam w jakiś sposób funkcjonowała. Natomiast dużo częściej używano zbroje lżejsze, o zupełnie innej konstrukcji i innej funkcji. Pierwsza z nich to zbroja kolczuga, wywodząca się jeszcze ze średniowiecza, ale w XVII wieku dosyć szeroko używana. Sportretował się w niej król Jan Kazimierz. Zresztą ten portret ma bardzo wyraźne zadanie propagandowe. Chodziło o podkreślenie jego zasług wojennych w czasie kampanii lat 1649 do 51. W tym przypadku realizm ukazania zbroi jest dość daleko posunięty, bo zachowała się kolczuga po Janie Kazimierzu, która jest podobna do tej, którą widzimy na portrecie. Wreszcie sławna zbroja husarska. I tutaj pewna niespodzianka. Otóż zbroi husarskich na portretach prawie nie znajdujemy. Przegląd całego materiału ujawnił kilka, pięć, sześć przykładów z tym bardzo ciekawym portretem hetmana Michała Kazimierza Paca z czasu około 1680 na czele. Dlaczego Polacy, tak ceniący sobie poważne znaki husarskie, nie portretowali się w husarskich zbrojach? Bardzo trudno powiedzieć. To jest pewien fakt, który wynika z rozpoznania materiału. Częściej występuje jeszcze jeden typ zbroi, mianowicie karacena. To jest zbroja stanowiąca pewną mieszaninę elementów klasycznych, rzymskich i wschodnich, prawdopodobnie wymyślona w najbliższym otoczeniu Jana III Sobieskiego. Król bardzo chętnie ukazywał się na portretach w takiej zbroi, zarówno w przedstawieniach bitew, w tym przypadku to jest bitwa pod Chocimiem w roku 1673, a także na portretach samodzielnych, ukazujących go jako bohatera walki o ojczyznę i o chrześcijaństwo. Są to portrety ewidentnie reżyserowane. Sobieski prawdopodobnie miał karacenę, być może ją przywdziewał na jakieś specjalne okazje, ale z pewnością nie nosił karaceny w takim kontekście antycznym, jaki występuje na bardzo znanym portrecie Jerzego Eleutera Siemiginowskiego. Otoczenie Jana III starało się go naśladować. Zarówno jeżeli chodzi o stylizację fizjonomii, jak i o używanie zbroi. Stanisław Małachowski, ważna postać, bo to był dyplomata, który podpisał w imieniu Polski pokój karłowicki w roku 1699, który zamknął okres wieloletnich wojen z Turcją. Na mało znanym portrecie Małachowski wygląda niemalże jak brat bliźniak Jana Sobieskiego. Dotyczy to stylizacji fizjonomii, wąsów, fryzury, ale i zbroi karacenowej. Oczywiście magnat polski z końca wieku XVII na co dzień się w ten sposób nie ubierał. Chodzi tutaj o stylizację przeznaczoną dla malarza, który miał Stanisława Małachowskiego uwiecznić jako postać antycznego herosa broniącego ojczyznę. Ale co ciekawe, w następnym pokoleniu syn tegoż Stanisława Małachowskiego, Jan, sportretował się już w konwencjonalnej zbroi płytowej. Moda na karacenę przeminęła. Można jeszcze dodać, że ten kostium w postaci zbroi nosi człowiek, który wcale nie był wojskowym. Był kanclerzem, a więc odpowiednikiem dzisiejszego ministra spraw zagranicznych, ale przede wszystkim był szlachcicem, a jeżeli szlachcicem, to rycerzem,
A jeżeli rycerzem, to należało to podkreślić przez tą kostiumową zbroję, którą widzimy na portrecie autorstwa francuskiego malarza de Sylvestre z czasu około 1750. Drugim wyznacznikiem szlachectwa, tej rycerskiej tradycji szlachty polskiej, o wiele powszechniejszym od zbroi, była szabla. Od końca wieku XVI wykształcił się obyczaj stałego noszenia szabli, która stała się nieodzownym elementem stroju polskiego. W ciągu wieków XVI, XVII, XVIII, a nawet XIX do stroju polskiego noszono bardzo różne typy szabli. Niektóre z nich były importami ze wschodu, z Turcji, niektóre były adaptacją typów broni wytworzonej na Węgrzech. Jeszcze inne rzeczywiście powstawały w Polsce. W wyjątkowych przypadkach pojawiały się całkowicie egzotyczne przykłady broni, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy. Co można powiedzieć o przedstawieniu szabli na portretach? To był, jak już wspomniałem, obowiązkowy element postaci szlachcica. Szlachcic bez broni tracił swój uprzywilejowany charakter, a z kolei nieszlachcic nie miał prawa występować z bronią. Więc na wszystkich portretach, czy na prawie wszystkich, broń jest ukazana. W jaki sposób jest ukazana? Otóż bardzo trudno tutaj podać jakąś generalizującą zasadę, ale z przeglądu dużej ilości przykładów można wyciągnąć wniosek, że malarze nie bardzo starannie odwzorowywali te szable. Tylko wyjątkowo można wyraźnie określić typ szabli, a identyfikacja konkretnego egzemplarza jest czymś zupełnie wyjątkowym. Drugie zjawisko to pewne opóźnienie w ukazywaniu typów szabli w stosunku do czasu, kiedy one były rzeczywiście używane. Na portretach występują szable jak gdyby wcześniejsze, przynajmniej według naszego datowania zachowanych egzemplarzy, w stosunku do czasu powstania portretu. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że portret kostiumowy w stroju polskim przetrwał do wieku XIX, a nawet XX, i że na ówczesnych portretach możemy spotkać szable wykonywane w owym czasie, a więc niedawne szable staropolskie, tylko wykonywane nieraz bardzo wspaniale w wieku XIX. Do stroju francuskiego należała szpada. Nie można było tego mieszać. Szpada przy stroju polskim i szabla przy stroju francuskim, byłyby to zestawienia niewłaściwe. Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia kilku przykładów atrybutów urzędów w Polsce. W dawnej Rzeczypospolitej wyznacznikiem pozycji danego szlachcica był sprawowany urząd, a wiele z tych urzędów miało swoje atrybuty. Żeby się w tym wszystkim zorientować, trzeba mieć pewne doświadczenie, ale można też sięgnąć do pomocy naukowej w postaci gry planszowej, wymyślonej przez Józefa Aleksandra Jabłonowskiego i wydanej w roku 1742 dla nauki młodzieży szlacheckiej. Mamy tam ilustracje, które pokazują, jakie atrybuty przysługiwały poszczególnym urzędom. Najwyżej cenione były urzędy wojskowe, a więc przede wszystkim hetman. Hetmanowi przysługiwała buława. W wyjątkowych przypadkach można odnaleźć na portretach konkretne przykłady buław, tak jak na portrecie królewicza Władysława Zygmunta, późniejszego króla Władysława IV, który, prawdę mówiąc, nie miał prawa do używania buławy, bo hetmanem nie był, ale jednak jako królewicz uznał za stosowne sportretowanie się z tym atrybutem. Poza tym hetmani z reguły występują z buławami, tak jak na bardzo pięknym portrecie Stefana Czarnieckiego, autorstwa duńskiego malarza Brodera Mathisena.
Niższe szarże używały nie buław, tylko buzdyganów. To była podobna konstrukcja, tyle że w miejsce tej gałki pełnej na buławie znajdowało się 5 albo 6 piór bardzo bogato zdobionych. Przejdźmy do atrybutów cywilnych. Najwyższy urząd odpowiadający dzisiaj premierowi to był marszałek wielki koronny i jego odpowiednik litewski. Przysługiwała im laska. Laska była w zasadzie atrybutem królewskim, która była niejako powierzona marszałkom. Te laski marszałków wielkich i marszałków nadwornych i zastępców swojego rodzaju były bardzo bogato zdobione. Ale istnieli również marszałkowie innego rodzaju, marszałkowie Sejmu, marszałkowie Trybunału i ci używali już lasek bardzo prostych, takich jak ten solidny drewniany kij w rękach Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego. On w ciągu 4 lat obrad Sejmu złamał podobno 3 takie laski. Drugi bardzo ważny urząd to kanclerz. Przede wszystkim minister spraw zagranicznych, ale też notariusz królewski, który potwierdzał dokumenty królewskie. Na portrecie kanclerza litewskiego Krzysztofa Paca widzimy zachowany do dzisiaj tłok pieczęci wielkiej litewskiej Jana III Sobieskiego. Na koniec parę słów o podkomorzych. Rzecz może najciekawsza i najbardziej skomplikowana. W Koronie i na Litwie był zawsze podkomorzy wielki, czyli urzędnik zajmujący się mieszkaniem królewskim. Jego atrybutem był wielki złoty klucz. I możemy tutaj zilustrować ten przypadek portretami Adama Kazanowskiego i znanym już nam portretem Janusza Radziwiłła, którzy równolegle sprawowali ten sam urząd w Koronie i na Litwie. Można jeszcze dodać, że Kazanowski ma przypasaną szablę typu marokańskiego, co jest bardzo rzadkim wyjątkiem. Ale oprócz podkomorzych wielkich było całe mnóstwo podkomorzych ziemskich. W każdym powiecie był taki podkomorzy, którego funkcja była czymś zupełnie innym. Mianowicie on był rodzajem sędziego granicznego, a więc takiego geodety z bardzo wysokimi uprawnieniami, jeżeli chodzi o decyzje jednocześnie z bardzo wysoką pozycją w hierarchii szlacheckiej. Ci podkomorzowie używali jako atrybutu rydla, czyli odpowiednio zdobionej łopatki do usypywania kopców granicznych. Czasami rydel był uzupełniany kołkami do rozciągania sznurów wyznaczających granice. Zachował się tylko jeden znany mi komplet tego rodzaju atrybutów w Muzeum Uniwersyteckim w Krakowie. Co więcej, niewątpliwie ten sam komplet został ukazany na portrecie podkomorzego sieradzkiego Tomasza Błeszyńskiego. Zresztą na znakomitym portrecie. Warto pamiętać o rozróżnieniu tych dwóch rodzajów podkomorzych. W tej krótkiej wypowiedzi mogłem tylko zarysować pewne zjawiska z zakresu ukazywania na dawnych polskich portretach osób politycznych z ich atrybutami. Pominęliśmy całe mnóstwo ważnych problemów, na przykład kwestie orderów czy kwestie atrybutów osób duchownych. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat, zapraszam do lektury mojej książki pod tytułem Portret w dawnej Polsce, wydanej w roku 2019 przez Muzeum Jana III w Wilanowie.